Zobaczcie jeszcze, jak się prezentuje po zmroku oświetlenie w nowym Clio, ale sobie włączymy wszystkie światła. Zobaczcie, światła autostradowe są. Wszystko, pełny komplet. Full LED. I doświetlanie zakrętów też w LEDzie. Niestety ubrudziły się trochę na obwodnicy Krakowa. Włączmy jeszcze kierunkowskaz. Tak się prezentuje Renault Clio po zmroku. Bardzo ładne lampy tylne, przednie. Dojrzały samochodzik segmentu B. Bardzo dobre światło. Szeroki zakres świecenia. W dal, na odległość również nie ma się do czego przyczepić. Całkiem mocne, na pewno dużo lepszy zasięg mają niż te, które były montowane w Kamiku ostatnio testowanym. I to jest dosyć spora różnica. Zobaczcie, jak dobrze jest oświetlone wszystko. Z tymi światłami w trasę przyjemność tak naprawdę jest. Zobaczcie. To, co mi się podoba, to te kierunkowskazy, które również wyświetlają się na samochodziku między zegarami. Fajny taki bajer. Do świateł żadnych zarzutów, bez dwóch zdań, dopłacajcie, jeżeli tylko jeździcie po zmroku. Bez dwóch zdań. Dorzućcie te pieniądze, które są wymagane za światła LED-owe. Oczywiście wraz z asystentem świateł drogowych sprawdzają się super, naprawdę super, w szczególności na segment B. Bez dwóch zdań warto dopłacić za nie. To by było na tyle. Zapraszam Was do obserwowania kolejnych moich tutaj publikacji, a przede wszystkim do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się.